Jak pan się nazywa? Stefan Świerczek. I proszę powiedzieć, pan się tu urodził w Krzemienicy, tak? Tak, urodziłem się w Krzemienicy w 23 roku i żyłem do czasów, do 40, tutaj byłem na Krzemienicy do 45 roku. Proszę opowiedzieć, jak tutaj w czasie okupacji, jakie wydarzenia nastąpiły? No, tragiczny był 26 czerwca w 43 roku, kiedy pacyfikację wsi Krzemienica Niemcy dokonywali i tutaj tragedię tej wsi i później każdych tych rodzin, bo szpicel doniósł, że to była organizacja, że tak powiem, partyzantka Jędrusi i tutaj mordowali Niemcy, palili, spalili kilka gospodarstw i pomordowali mojej rodzinie. Zamordowano mi brata i matkę moją. Nie wydała mama, bośmy akurat nie było nas wówczas całe szczęście w domu. Jak przyjeżdżali z Biryń bandyci niemieccy po nas, bo myśmy tu szpicel doniósł, że my należymy do organizacji podziemnej właśnie. I mama, jak przyszli, to brata jednego już na mojego, który już orzeczonaty był i był w domu i jego zabrali, a pytali dalej o nas, o brata Staszka i o mnie, a brata Józka zabrali, tu go przeprowadzili do tego punktu zbornego tutaj, w tym miejscu właśnie. Koło tego świętego Jana, koło tej kapliczki był taki punkt zborny, tu wszystkich tych przyprowadzali i tutaj robili taki wywiad, takie przesłuchanie. No i oczywiście tutaj też rozstrzeliwali mamę, że nie wydała nas, gdzie jesteśmy, bo praktycznie nie wiedziała, gdzie nocujemy, a myśmy nocowali w bunkrze. I wtedy akurat nocowaliśmy u sąsiada w stodole, tam w tej bunkrze, który zrobiliśmy sobie. No i mamusia nie powiedziała, że nie wie i wtedy rozstrzelał ją Zimmermann, ten szef całej Gestapo. No i szykowali, bo tam kalembaskę to pytali o syna, też nie wiedziała gdzie jest, bo nie było go akurat w tym czasie i tak ją rozstrzelali
i siostrę jego też, czyli siostrę tego Karembasa rozstrzelali też. Jeszcze do ognia rzucili tę matkę, spaliła się również. A u nas wszystkich, te siostry, bo jeszcze dwóch młodszych braci było w domu. No, chłopaki mieli po 10 lat, jeden miał 10, drugi 9. I szykowali ich do spalenia żywcem, bo chciał do mieszkania ich zapędzili, zamknęli mieszkanie i chcieli podpalić, ale jakoś, nie wiem, jakimś cudem, że uniknęli tego, bo jak zobaczyli, że mama leży trupem, bo ją rozstrzelali, tak brata zabrali, tak uważali, że mają już dość tych, no już nas tego, nie spalili domu wówczas i ocalały jeszcze dwie siostry i dwóch braci i babcia jeszcze, które zamknęli w mieszkaniu i postawili straż, mieli to podpalić, ale szczęście jakoś, że nie podpalili, także bracia i siostry nie zginęły wówczas, tylko brata Józka zabrali, tutaj skoncentrowana była cała ta, tych wszystkich, którzy podejrzani byli, a złapali ich i tych zakładników. No więc tutaj, tu jeszcze dwóch zamordowali, szwagra Fryca Staszka Kołca i Jabłońskiego, tutaj zamordowali, zastrzelili. A poza tym, no cóż, no straszna tragedia, budynków chyba z 10 albo z 15 panie podpalili. I potem odjechali, zabrali brata mojego i Mikulskiego, kolegę tu, Józka Mikulskiego też, zabrali do Baranowa i sołtysa wzięli i takiego strażnika, sołtysa Czerkiesa i strażnika Janasa i tych dwóch mojego brata i Mikulskiego i zawieźli do Baranowa na gestapo i wieczorem wrócili dwóch, sołtys i Janas, a tych dwóch, nasz brata i Mikulskiego, na czym wywieźli, cały dzień go ich maltretowali i bili, ich katowali, żeby wydali, oni nikogo nie wydali, potem wieczorem zawieźli ich na cmentarz i nad grobem ich rozstrzelali Baranowie. I do dzisiaj tam nie została ekshumowana żadna z tych dwóch. Żaden z tych dwóch, tak tam, jak ich rozamordowali, tak do dzisiaj tam w tym Baranowie leżą. No i moje obowiązkiem było zrobić nagrobek. Zrobiłem nagrobek, tak jak, bo ja tutaj później, jak w 43, po tej pacyfikacji, to już byłem spalonym, już nie mogłem się tu poruszać na tym terenie i powędrowałem na Zawisłę wszedłem do grupy do Jędrusi. I tam już w partyzantce działaliśmy przez cały czas, aż do wyzwolenia. A ja w 44 w czasie akcji Burza braliśmy udział jako partyzantka, jako Jędrusie, czwarta kompania. I zostałem ranny w walce z Niemcami pod Radkowem. Walka była otwarta, że tak powiem, oddział niemiecki uzbrojony po zęby, a my nie mieliśmy tego uzbrojenia, ale w każdym razie nie daliśmy się i tam zostałem ciężko ranny i trzech kolegów jeszcze nas zostało z Jędrusi rannych, nie zginął żaden i całe szczęście i potem mnie już zawieźli na Melinę do takiej wdowy. Zawieźli mnie chłopaki tam, ja już nie pamiętam, całą noc, no wieźli mnie tu na furmance. Jak się ocknąłem, no to byłem na chlewiku takim pod tym, w jakiejś wdowie na kolonii tam, w Złotniki wieś. Taka kolonia była i tam u wdowie mnie zostawili. No a nie, przecież nie mogła, bo przecież to było straszne zagrożenie, gdyby znaleźli albo kto podał, że jest tu partyzant ranny, to bywa cała rodzina bywa poszła, że tak powiem, rozstrzelana za to, że partyzant tam był. No ale jakoś się udało, że przeżyłem i wróciłem, już trochę wyzdrowiałem, wróciłem w styczniu 45 tu do Krzemienicy.
do domu, że tak powiem. I spróbowałem tu jakoś się zaadoptować, żyć, bo przecież nie byłem prawie półtora roku. Nie byłem w domu, nie wiem co to łóżko, nie wiedziałem co to dobry obiad albo jakoś ta rodzina. Nic o rodzinie nie wiedziałem, bo oni nie wiedzieli w ogóle gdzie jestem. Żadnej nie było, żadnego nie było wiadomości gdzie co. W każdym razie jak wróciłem w styczniu, w 45, to dopiero się dowiedział, czy ta rodzina była, jednak nikt nie zginął później. I jakoś wszyscy doczekali jeszcze tego wyzwolenia, ale ja nie mogłem tu zostać, ponieważ już UB i ta cała władza interesowała się, bo zawsze ta nasza partyzantka i nie tylko nasza, ale wszyscy partyzanci zawsze byli prześladowani, a nas szczególnie to i musiałem, a mój kolega jeden powiedział, słuchaj, albo ty coś rób, bo będziesz, już cię mają tutaj, już cię obserwują. Więc nie było innego wyjścia, jak wybrałem się do siebie odzyskane, tam na Prusy Wschodnie, bo tam kolega był kiedyś przed wojną i on tam gospodarował i tam do tego adres miałem, pojechałem tam i rzeczywiście tam już była, że tak powiem, już całkiem inne życie, prawdzie nie przyznałem się i w ogóle za ten ślad jako partyzant już nie piętnował na mnie ta nazwa i tam już zacząłem robić, że tak powiem, zacząłem to gospodarować, bo tam gospodarstwo zająłem takie niemieckie, po niemieckie wprawdzie, bo tam Niemcy uciekli, właściwie to w lutym jeszcze Hitler, panie, tam z Prus Wschodnich swoim rozkazem wziął, i żeby opuścili na jakiś czas swoje domostwa i już poszli Niemcy, tak już nie wrócili więcej i zostały nasze ziemie odzyskane. To były nasze kiedyś jeszcze historyczne ziemie polskie. Prusy tam, jeszcze to były księstwa, to Prusy Wschodnie. I tam gospodarowałem przez 40 lat. Powodziło mi się nieźle, bo pracowałem, gospodarstwo miałem duże. Najpierw objąłem 50 hektarowe gospodarstwo. Ale potem mi zabrali, zostawili mi 7, bo rozkłaczyli. Miałem kłopoty, bo przeprowadzałem się chyba ze 3 razy, musiałem gospodarstwo sobie kupić inne, bo to zabrali. Że to jest taka długa historia opowiedzieć w szczegółach, ale tak w zarysach to jednak udało mi się, że potem się ożeniłem, założyłem rodzinę i przez 40 lat tam żyłem. Ale w końcu miałem, trochę się dorobiłem. Mówię, wrócę tu w te strony, bo tu byłem na pomnik, Krzemienica wieś tutaj postawiły na pamiątkę tych pomordowanych, no więc tutaj byłem, stamtąd przyjechałem i pamiętam nawet jak dziś, jak ten samolot tutaj jeszcze z WSK, bo to WSK pomagało w tym, tej całej akcji tutaj tego pomnika i oni tutaj wieńce takie zrzucali samolotów, jak no to mu się w pamięci utkwiło mi jednak, że jednak pamiętało, tutaj pamiętali o tych bohaterach czy ludziach niewinnych, ludzi, którzy tutaj, panie, polegli. No cóż, tu te kobiety winne, te matki nasze, że ich tak potraktowali jak to, ale to tylko naród bandycki, taki jak Niemcy, którzy nienawidzą Polskę i Polaków. Zresztą my też nie górę do nich specjalnie. Jak żeście tutaj właśnie upamiętniali, bo 20 lat temu tutaj była wielka uroczystość, właśnie jak tutaj wieś i gmina właśnie tutaj przyczyniała się do tego upamiętniania? Chyba bardzo dobrze, nie można narzekać, bo rzeczywiście dbają o to, najlepszy dowód, że dzisiaj tutaj jest elegancko przy tym. Wprawdzie to jeszcze ten pomnik to jeszcze lastrykiem, ale planują to zrobić na trwalsze, żeby to przetrwało. Krzemienica dba, jakby nie było pamięć poległych tych, którzy tutaj życie
ułożyli, panie, za wolność naszej ojczyzny. A i tak powiedziałem, że tutaj wróciłem z powrotem, tutaj w te tereny, bo jakby nie było, to taka nostalgia pewnego rodzaju. Tamte to się tak zdawało, że nasze, ale to zawsze to po niemieckie było. A jak Jędrusie, bo jeszcze kilku Jędrusiów, kombatantów żyje. Tak, proszę jeszcze powiedzieć, którzy żyją, jak, czy się spotykacie? Tak, należymy do takiej naszej organizacji jędrusiowej. I już, ale to już wszyscy ci, którzy, że tak powiem, w tamtych latach byli ludźmi już, byli po wojsku, jak Wiącek, jak inni koledzy. Tutaj powiedzmy, no to spotykamy się, jest w Połańcu taki punkt przy Radzie Miejskiej, przy władzach miejskich, one bardzo, bo tam z Połańca wywodzili się dużo tych naszych jędrusi, tam działanie było na, powiedzmy, tamten połanieckie teren, tamten Zawisło, to on obfitował więcej w tych kolegach. Tak teraz spotykamy się, ale coraz mniej nas, jak przedtem. Pamiętam, jak w szkole w Gawuszowicach nadawano imię Jasińskiego jako bohatera, jako patrona szkoły. To nas było wtedy ze 40. A dzisiaj przyjeżdża najwyżej dwóch, trzech, bo reszta już nie żyje. Bo jakby nie było, to ja byłem jeden z tych młodszych, a już mi 90 na kark, panie, weszła. Starość już zaczyna się, że tak powiem, w jakiś sposób przejawiać w naszym życiu. Także mało nas już jest, ale jakoś jeszcze organizacyjnie tkwimy i żyjemy. Mamy duże wsparcie, nie mogę powiedzieć, jednak szanowani jesteśmy jako bohaterowie tamtych lat, a to 70 lat temu przecież tutaj ta tragedia się tutaj zmieniła. Niedawno w Mielcu odbywa się rekonstrukcja odbicia więzienia przez oddział Jędrusiów. Pan też tam był. Co pan sądzi o takich rekonstrukcjach? Jak pan to ocenia? No oczywiście, nie było to, że tak powiem, w jakiś sposób tak. No ale ta sama idea tego, tej pamięci, to było ważne. Samo wykonanie, no oczywiście, że było dobre. Na tyle, na ile umieli chłopaki, którzy to odtwarzali. No ale zadowoleni byliśmy. Nas było na tym był Korczak. Ja, ci właśnie jeszcze, którzy, bo myśmy nie brali udziału jako bezpośrednio w odbiciu więzienia, ale żeśmy byli na ubezpieczeniu. Bo trzeba było mieć to wszystko zorganizowane. Jędrusie potrafili to, bo tam były przymiarki wcześniej z innych ugrupowań odbicia tych więźniów. Niestety nie udało się przez dwa razy, a jak no, skoro Jędrusie się wzięły za to, to zrobili to perfekcyjnie i około 200 osób więźniów nie zostało zwolnionych, odbitych ludzi, którzy byli skazani na śmierć, jednym słowem. Także braliśmy udział, ja nawet tam na tej uroczystości, Korczak jako prezes naszej organizacji przemawiał, a ja odśpiewałem tylko nasz taki hymn jędrusiowy, kto życie, że śmierć osprzęga, taki jest tytuł. I to na pewno miało jakiś ten oddźwięk, że jednak potrzebne są takie historyczne te daty i wszystkie te momenty do odtwarzania dzisiaj, kiedy rzeczywiście trzeba przypomnieć, ile samozaparcia, ile było w tych ludziach patriotyzmu, że potrafili w tamtych czasach, w strasznych czasach jednak nie dać się próbować i walczyć o wolność, bo myśmy przecież tej wolności nie mieliśmy tak dużo, międzywojenne do 20 lat. Ja się urodziłem tylko parę lat po odzyskaniu niepodległości. I ten wychowanie patriotyczne w szkołach było absolutnie perfekcyjne. Także myśmy
te wyssali, że tak powiem, z piersi matki to, to działanie, ten zryw, te umiłowanie ojczyzny, tej wolności, bo nasi przodkowie, ojcowie, dziadkowie to byli w niewoli przecież przez te 120 parę lat. To było straszne. Pamięta pan fragmenty hymnu Jędrusiów? Proszę? Pamięta pan fragmenty hymnu Jędrusiów? Pamiętam. Może pan zacytować, powiedzieć? Mogę. Proszę bardzo. To nasz hymn wyglądał w ten sposób. Kto życie ze śmiercią sprzęga, ten prawo ma gwizdać na ten świat. Na mnie straszna germańska potęga, a kula nam w czerepie wierny brat. Naprzód, naprzód, wciąż dążymy do celu wrót i śmierci w pysk wciąż patrzymy. Naprzód, naprzód, naprzód. Niech brzuchacze się pasą, a skąpcy biją w trzos. Dyplomata o sławie niech śni, a my pełnym trzosom i brzuchom śmiejemy się w nos, bo a sława leży nam jak pies u drzwi. My bandyci Jędrusia, więc wszystko jedno nam. Dole przyjmiem, czy dobro, czy zło. Choć na drodze nam stanie rogaty diabeł sam, śpiewamy zawsze nasze pioskę to. Naprzód, naprzód, wciąż dążymy do celu wrót. To jest tekst. A melodię dobrali. A tekst napisał Bobo, nasz kolega, który pseudonim Bobo. Był Kabata. Czy pan go znał osobiście? Osobiście znałem, byłem osobiście u mnie, był nawet w domu. Jak było nadanie imienia, to był tutaj w Kabuszowicach osobiście. Tylko nie pamiętam, czy nadanie imienia, czy święto tej sztandaru szkolnego, to już nie pamiętam w tej chwili, ale był i było nas tutaj około 30 Jędrusi. A później do dzisiaj, co jak są te uroczystości, bo Gawuszowice bardzo są aktywnym takim ośrodkiem, tutaj szkoła szczególnie, i te wszystkie rocznice tutaj panie zachowuje i święci. Także jak w kwietniu, zawsze któregoś końcem kwietnia, to te jest te data, zjeżdżają się tutaj, bo mają taki konkurs recytatorski wierszy Kabata, bo on był poetą naszym. Świetny facet. Czy pan spotyka się z młodzieżą, przekazuje historię? Tak, oczywiście. Nauczyłem szkołę naszego hymnu, bo i nie było ani nie było nut, ani melodii, ani słów. Nauczyłem szkołę i śpiewają teraz przy uroczystościach dzieci. I dzieci jest, że tak powiem, chętnie słuchają mnie, bo nieraz zapraszany jestem do szkoły. I uczestniczę w takich, w tych godzinnych takich, powiedzmy, wspomnieniach. No bardzo, bardzo są zadowoleni i pedagodzy, i dzieci z tych spotkań. Na tyle, ile jeszcze pamiętam. A jeszcze pamięć mam względną jak na te lata, chociaż już zaczynają się kłopoty, ale to może to jakoś sobie jeszcze poradzimy. Dobrze, dziękuję. Pan chodził do szkoły, tak? Tak. Proszę opowiedzieć o tej szkole. Co? No, tu 7 lat chodziłem do szkoły, bo to była szkoła pięcioklasowa, a 7 lat się chodziło, a tylko 5 klas, a oddziałów, no nie wiem jak to ująć, ale w każdym razie 7 lat tu już tej szkoły częstszałem i pamiętam do pierwszej klasy to z tabliczką tutaj na szyi miałem tabliczkę, tak do i tam z jednej strony były linijki na Polskę, a z drugiej strony do rachunków. I to była całe moje takie, nie tylko moje, ale tej pierwszej klasy wszyscy takie tabliczki mieliśmy wówczas. Nie było zeszytów ani ołówków, był rysik i tabliczka. A później z czasem wszystko się zmieniło. No mieliśmy, tylko że trudne były czasy, ogromnie trudne. Ta nasza. Przypominam sobie, to były fatalne czasy dla dzieci.
że tu przecież boso się chodziło od wiosny do jesieni, do szkoły, bo takie były warunki. Nie stać było rodziców na tak jak dzisiaj. Te dzieci już chodzą jakby, że tak powiem, jak dawne dziedzice, dawne dzieci takie, ubrane elegancko, mające, przyjeżdżają tu rowerami, panie, czyli chodzą pieszo, jak my tutaj. Co w czasie okupacji w tej szkole się działo? No tutaj ta placówka, tutaj ta szkoła to była tylko ośrodkiem takim kultury całej wsi przed wojną. A w czasie okupacji, no była tutaj, że tak powiem, ośrodkiem znowuż takich piętrusiowych. No, bo tak powiem, tutaj była tu redakcja, przenieśli redakcję tam z Zawisły, bo tam były wpadki w tamtych. I tutaj na strychu tej szkoły była ta aparatura do redagowania odwetu. I tutaj stryjeczny brat Jasiu Świerczek był tym całym, bo po maturze był, już przed wojną skończył szkołę, potem gimnazjum. On się był, znał się na tych sprawach i on to przepłacił potem oczywiście zdrowie, bo to w zimie robili na strychu, to przecież nie było żadnych możliwych takich warunków. Przeziębił się i na gruźlicę zmarł już po wojnie. Nie wiem, czy przed wojną. Czy ta pacyfikacja mogła mieć, tak powiem, przyczyna tej pacyfikacji właśnie ta działalność konspiracyjna w Krzemienicy? Tak, no były tutaj naprawdę ośrodkiem takiego więcej, była młodzież bardzo taka, powiedzmy, patriotyczna tutaj w tamtych latach, a w okupacji szczególnie i tu brała udział, że tak powiem, w rozmaitych akcjach, które miały na uwadze Niemców jak najbardziej, panie, w jaki sposób tutaj nie tyle szykanować, jak nie dać się, że tak powiem, zgermanizować, bo robiliśmy pewne tutaj zebrania, ale to wszystko konspiracyjnie i pewne rzeczy w tej całej ówczesnej polityki, ówczesnej, panie, ciężkiej tej naszej okupacyjnych, powiedzmy, działań, jakie tutaj nam stwarzali Niemcy, to a tym ośrodkiem kultury w tamtych latach bardzo prężne i to właśnie między innymi tutaj to nawet chyba przypominam sobie, że przysięgę tutaj składaliśmy taką, powiedzmy, wewnętrzną, może nie tyle, bo daliśmy przysięgę Jędrusitów w Rybnicy w czasie tam na tamtych terenach, to tam jak przed akcją burza tośmy ponawiali, bo to już wtedy myśmy weszli w skład takiego, powiedzmy, regularnego wojska, już prawie, już jako partyzanci, ale już obowiązywały nas, powiedzmy, te reguły i wszystkie te takie, może te wszystkie działania, które musiały być zachowane już jako ściśle wojskowe. Dobrze, dziękuję. Proszę opowiedzieć o tym miejscu. Tą figurkę Matki Boskiej ufundowaliśmy na pamiątkę wielkiej tragedii, jaką tutaj się odbyła. Tu na tym miejscu, na tej ziemi, tu zginęła moja mama, rozstrzelana została, a brat Józek zabrany tu stąd. I w Baranowie mordowanej, tam go rozstrzelali nad grobem i tam w Baranowie jest pochowany. Także to był mój obowiązek tutaj. To były lata, no w 80. jak tutaj, panie, na te tereny wróciłem, to 80. to w 90. roku to chyba budowałem. Także jestem zadowolony, że doczekałem tych jeszcze dni, że mogę popatrzeć na dzieło tego, które tutaj należy się tej naszej rodzinie,
pomordowanych na wieczną pamiątkę, żeby nie zginęła ta pamięć, żeby ten dzień i tych ludzi, a dla mnie tak bliskich, kochanych, żeby ta cześć dla nich, pamięć została na wieczność.